W sobotę w Gowarczowie świętowali wszyscy mieszkańcy, to z okazji tego, że otworzony został tam zupełnie nowy ośrodek zdrowia. Jego wybudowanie jest zrealizowaniem sztandarowej obietnicy wyborczej przez wójta Stanisława Pacochę. Stary ośrodek już od kilkunastu lat niemal nie nadawał się do użytku. Rzeczywiście ten dzień jest dzisiaj wyjątkowy, szczególny dla mieszkańców Gowarczowa. Mieszkańcy zasługują na taki obiekt, żeby mogli się leczyć w godnych warunkach. Wiemy, jak ten ośrodek zdrowia wyglądał poprzedni. To jest naprawdę inwestycja XXI wieku, spełnia wszystkie wymogi. To, że ośrodek jest piękny i funkcjonalny, widać gołym okiem. Podobał się on także przybyłym na sobotnią uroczystość mieszkańcom Gowarczowa. Jak pani się podoba ten nowy ośrodek? Bardzo piękny, idę z wnuczką oglądać. Także doczekali mi się nareszcie nowego, pięknego ośrodka zdrowia. Niech pani powie, jak ten stary wyglądał, jakie tam były warunki. Stary, no nie był najgorszy, no ale ten jest 100% lepszy. Idziemy wszystko do przodu, także jest pozytywnie. Gmina Gowarczów się rozwija. Wójt Pacocha podkreśla, że nie byłoby tego szczególnego dnia, nie byłoby nowego ośrodka zdrowia, gdyby nie dobra wola części Rady Gminy. Opór Rady był przy budowie tego ośrodka zdrowia, ale tu dziękuję panu przewodniczącemu, panu Sławomirowi Stańczykowi, że potrafił doprowadzić, że większość Rady zgodziła się, żeby ten ośrodek powstał. I ten podział ponadpolityczny, że tak powiem, został przełamany. I cieszy mnie to, że ten obiekt będzie służył naszym mieszkańcom gminy. Nowy ośrodek zdrowia w Gowarczowie musiał powstać, bo stary nie spełniał wymogów, a pozwolenie na działanie otrzymywał tylko warunkowo. Projekt ośrodka opracowano w 2016 roku. W styczniu 2017 ogłoszono pierwszy przetarg, ale trzeba było go unieważnić. W drugim przetargu wyłoniono wykonawcę, firmę Agrobud. Fachowcy na plac budowy weszli w marcu i nieco po ponad roku zakończyli pracę przy tym pięknym obiekcie. Całościowy koszt tej inwestycji to około 2,5 miliona złotych. W sobotnie przedpołudnie, by zwiedzić nowy ośrodek, przybyło wielu mieszkańców gminy. Miejscowy proboszcz, ksiądz Marek Maciążek, dokonał poświęcenia obiektu. O tej historycznej dla gminy inwestycji opowiadali Sławomir Stańczyk, przewodniczący Rady Gminy, wójt Stanisław Pacocha, a także Jan Marcin Prasał, dyrektor samodzielnego publicznego ośrodka zdrowia w Gowarczowie. Ten ostatni opowiedział nam o swoich emocjach i o tym, co z medycznego punktu widzenia znalazło się w nowym obiekcie. W dzisiejszym dniu wreszcie, można powiedzieć, zakończona jest inwestycja. Budynek gotowy jest do przyjęć pacjentów, z czego jestem bardzo zadowolony, bo w starym budynku myślę, że niedługo nie moglibyśmy ze względów, że nie ma wszystkich wymaganych norm obecnie obowiązujących przyjmować pacjentów. Przygotowane są dwa gabinety lekarzy ogólnych, gabinet pediatryczny. Będzie przyjmował specjalista, natomiast nie wiem, kwestia uzyskania kontraktu na usługi specjalistyczne w Narodowym Funduszu, no to jest kwestia czasu. Być może będą na początku przyjmowali specjaliści na zasadach prywatnych. W kolejnej części, którą w tej chwili wynajmuje firma zewnętrzna, będzie rehabilitacja, również na kontrakcie z Narodowym Funduszem, również rusza od 2 lipca. Także ta część medyczna jednoczasowo ruszy w lipcu. Jest kwestia jeszcze przetargu na aptekę. To jest w trakcie i myślę, że wtedy mieszkańcy w jednym miejscu będą mieli skupione wszystkie usługi medyczne, jakie są możliwe na terenie, powiedzmy, gminy. Podczas otwarcia obiektu nie zabrakło podziękowań, wzruszeń i kwiatów. Wszyscy przybyli mogli też poczęstować się okolicznościowym tortem. Za to, by w ośrodku dobrze się pracowało, a pacjenci by szybko powracali dzięki niemu do zdrowia, wzniesiono okolicznościowy toast. Władze nagrodziły także dzieci z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, które pod okiem instruktorki Małgorzaty Gałązki wymalowały jedną ze ścian w pediatrycznej części przychodni. W nagrodę pojadą one na wycieczkę i wezmą udział w filmowym seansie. Ze względu na procedury związane z odbiorem budynku przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przyjęcia w nowym ośrodku zdrowia w Gowarczowie będą możliwe od 2 lipca. Wtedy to właśnie pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z kompleksowych usług medycznych.